Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i w tym materiale chciałbym wam przedstawić dość ciekawy mod. Mianowicie mod nazywa się Sweet Potato Farm Building Pack. Został wydany przez DAZ. Pojemność 33,91 MB na wszystkie platformy. Dlaczego jest ciekawy? Ponieważ jest tu utrwalona taka skonstruowana produkcja z ziemniaków. Także jeśli ktoś lubi pobawić się ziemniakami, można by było sobie postawiać właśnie takie, ściągnąć sobie taki mod i postawić sobie takie budynki. No tutaj akurat do tego modu składa się dość sporo tych budynków, bo to są trzy hale, dość takie konkretne, zaraz sobie je obejrzymy. Dwa kontenery, takie użytkowe, też do nich przejdziemy. Biogazownia jest do tego pakietu, ponieważ tu jest dużo rodzajów ziemniaków, które otrzymujemy ze zwykłego ziemniaka. Tak zwane uszlachetnianie ziemniaka w różnych postaciach. No i punkty sprzedaży. Jeden punkt sprzedaży, drugi punkt sprzedaży i jeszcze jest. Teraz sobie wejdziemy w punkty sprzedaży. Już wam pokazuję, jest zwykły taki punkt sprzedaży. Ja może go jeszcze tutaj gdzieś postawię, żeby nie było. On jest w czterech wariacjach. 1, 2, 3 i 4. Cztery wariacje są takiego zwykłego, który może dostosować sobie do jakiegokolwiek statycznego budynku na mapie. Tak to wygląda. Także no, pakiet dość taki pokaźny, jeśli chodzi o budynki w ogóle. Konstrukcja. No a sam fakt jest bardzo produkcyjny i sortowanie, produkcja i w ogóle jest też również ciekawe. Najpierw przejdźmy sobie zobaczyć, jak wyglądają hale. Właśnie jeszcze jedna informacja. Jeśli sobie wytworzymy albo... Dobra, nie. Później. Najpierw budynki obierzmy. Hale są ciekawie zrobione, to wam powiem od razu. Tu jest jedna z takich maszyn, sortowanie. Też to przywieziemy za chwilę. Ziemniaki, powsypujemy je tutaj. Teraz musimy otworzyć sobie... Teraz muszę otworzyć ja sobie okienko pomocy. O. I to ma tak. Automatic door on, off. Czyli teraz są wyłączone automatyczne drzwi. Teraz otwórz bramę. Otwórz drugą bramę. No i mamy takie lodówki, chłodnie, w których możemy przechowywać ziemniaki. To jak sobie wejdziemy, mamy wszystko takie z dobrymi detalami, wentylatory, tego tutaj można sobie wejść do środka. Tu są w ogóle jeszcze wentylatory. Dość sporo ich tu jest. Oprócz tego jeszcze tutaj można otworzyć sobie wentylację w tym miejscu, czyli ustawiamy się i tutaj jak widać, o tam, otwierają się klapy. No, już. I teraz jak to się mówi, ten przycisk tutaj jest w tym miejscu, przy tej szafie. Jest kółeczko, się zamyka i otwiera. Także takie symulacje realności są dość na wysokim poziomie tutaj. Tutaj również, jak przejdziemy sobie buraki ziemniaki, to tu sobie włączamy urządzenie produkcyjne, które steruje tę maszyną. Zobaczymy, tutaj powinno być jakieś drugie. No tutaj start filler, czyli tam się ustawia paletę, tą paletę przesypuje. Maszyna też tu się uruchamia gdzieś. To było start. Tu chyba jest, pakuje do worków, mi się wydaje, ta maszyna. Także zaraz sobie to też tutaj ogarniemy. To jest jedna hala, to jest jeszcze brama, żeby wsypać sobie tutaj ziemniaki. Tu jest taki
żeby przechować sobie sprzęt, który pracujemy na z którym pracujemy na polu z ziemniakami. Mamy kolejną halę. W kolejnej hali mamy również lodówki, chłodnie na palety do przechowywania ziemniaków podczas zimy. Jeden sektor, drugi sektor. No i tutaj mamy bramę, mamy drzwi i mamy kolejną maszynę. Akurat ta maszyna jest też również na zewnątrz, bo tutaj nie będziemy jej ładować. To wam pokażę, jak na zewnątrz ona pracuje. Drzwi, światło, można włączyć, wyłączyć. No i tutaj mamy miejsce do wsypywania do tej maszyny tych ziemniaków. No i tak wygląda druga hala. No a trzecia to jest typowo już taki magazyn do przechowywania, czyli składa się tutaj z głównego przeciąga, no i po bokach są cztery chłodnie do przechowywania. To już jest dla osób, które już naprawdę są magnatami ziemniaczanymi. Ziemniaczany magnat. No i skupy te, jak wcześniej pokazywałem, jeden w postaci takiego supermarketu. Zwykły taki. Tutaj w postaci innego marketu. Zwykłego. No i biogazownia. Biogazownia jest o mocy 99. No i jak wejdziemy sobie w biogazownię, to jest kiszonka, gnojówka, obornik, buraki. No i tutaj właśnie ten produkt z tej sortowni, takie ziemniaki, takie, jak to się mówi, waste potatoes, takie, z których nic już nie da się zrobić, bo nie można ich sprzedać, to można je przetworzyć tylko w tej biogazowni, dlatego jest tu biogazownia dedykowana do tego modu. No a tutaj mamy tak, jeden kontener przerobiony jest na to, aby można było sobie tutaj zamawiać paliwo i środek kwasobójczy, czyli tutaj sobie pobieramy, a z drugiej strony musimy sobie otworzyć, no i tutaj wchodzimy i zamawiamy sobie albo to, albo to i tam płacimy odpowiednią ilość pieniążków. A z drugiej strony mamy warsztat, pobierzemy sobie sprzętem i możemy sobie naprawiać, co chcemy, prawda? Rzuć przedmiot, można przedmioty podnosić. No i do tego można jeszcze osobno sobie postawić maszyny, które sortują ziemniaki. Mała, duża. Strasznie głośne są. Czyli jeśli mamy małe gospodarstwo i chcemy sortować ziemniaki, to możemy sobie małą postawić. Jeśli mamy większe gospodarstwo, ale nie aż tak większe, żeby postawić taką halę, lub mamy odpowiednie pieniądze, żeby postawić taką halę, to możemy osobną maszynę postawić. I jeśli chodzi o jeszcze, zapomniałem wspomnieć o cenach tego właśnie, to już tutaj wchodzimy i zaraz patrzymy. Czyli ta hala, nie, ta, to jest 455 tysięcy kosztuje. Ta maszyna 103 tysiące, nie, przepraszam, ta mała 103 tysiące. Większa 275 tysięcy, ta 275 kosztuje. Biogazownia 435. No i tutaj ta druga hala to jest ta 450. I teraz wejdziemy sobie w budynki. I to był budynka tu. 350 za to. Teraz w narzędzia. Warsztat 23 tysiące, to było to. Zbiorniki. W zbiornikach to 20 tysięcy.
No i później tylko jeszcze przy produkcjach punkty skupu. To będzie tak, ten budynek to było 55 tysięcy, ten 80, a te po 1. No i tak to wygląda. Teraz tak, jak widzicie, to już mi się natworzyło trochę. Także tutaj mamy premium ziemniaki, tutaj mamy nasiona ziemniaczane, a tutaj mamy premium ziemniaki znowu. Teraz spróbuję sobie to wziąć, te palety wywieźć. I to jest premium, czyli premium powinno się wsypać do kolejnej tam sortowni, która będzie w stanie to przetworzyć lub zapakować. Tylko teraz tam, gdzie to było, tu jest ta duża maszyna, a tu jest ta sortownia. A tu jeszcze mamy ładowanie prądu, proszę. Jakby ktoś potrzebował na wózek elektryczny, który tutaj będzie operował. No bo wiadomo, że pomieszczenia nie powinny być spalinowe, tylko elektryko. No niestety wyjdziemy spalinowym. Teraz tak, jeszcze tego nie robiłem, przyznam szczerze, nie uzupełniałem tej maszyny, czyli nie pakowałem skrzynek do tego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli tak, sobie to muszę ustawić, żeby było na koniuszku wideo. Tak. I teraz pytanie, czy wejdzie mi to w tą lukę, czy mam to dać na górną część? Nie wiem, jakie zastosowanie ma to, czy to ma być idealnie w tą lukę. Luka. Już mi to weszło już krzywo. Spróbuję tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niby tam to weszło, ok, zobaczymy zaraz. Pociśniemy do końca, bo to jest idealnie pasuje, więc może to być tak. Ok, teraz tak, tu mamy przycisk Start Filler, czyli uruchamiamy uzupełnianie. Ok. Nie da się tam wyjść, żeby to zobaczyć, jak to tam działa. O, wsypuje się, ok. I teraz start. I co się dzieje? Co się będzie działo z tymi ziemniakami? Tu wsypało się wszystko, ok. I co teraz? Start. Co? Wrzuciłem tam ziemniaki. Gdzie mam teraz te ziemniaki? Czy jest wsiądzie pojazdu? Nie, do tamtego chyba. To nic. I co, straciłem ziemniaki? Muszę, trzeba by było chyba z tym troszeczkę bardziej. A, może tu trzeba było coś podstawić.
żeby zapakować. Nie wiem. Nie ogarniam jeszcze wszystkiego dokładnie. Wiem, że tamte maszyny sortują ziemniaki na różne typy. Ale kurczę, tutaj myślałem, że zapakuje mi to zaraz. Popatrzymy. Dobra. A więc ta maszyna, co ona produkuje? Ta maszyna produkuje ziemniaki potato sorting. To jest jedno. Później mamy potato sorting pakowane. Czyli na przykład to możemy sobie włączyć. Powinno nam teraz przesortować ziemniaki na... co tu mamy? Na nasiona. O, tu jest. I premium, czyli te premium ziemniaki. I karmę dla świń. Później mamy premium potato bagging, czyli pakowanie tych ziemniaków premium. To też by można było włączyć. No to jest to tyle dobrze, że to jest taka cyrkulacja zamknięta. Jeśli na przykład tu zrobimy te premium, to później możemy następne włączyć, później możemy następne włączyć i też będzie też również robić. I te ziemniaki, które są, nazywają się waste potato. Można je właśnie zawieźć do biogazowni, bo nie da się ich sprzedać, lub też możemy sobie zapakować i zrobić jako pokarm dla świnek. To też można zrobić. To jeśli chodzi o tą dużą maszynę. To jest niesamowicie głośna. Co my tu mamy? To są nasiona, a tu premium. Czyli naprodukowane dużo nasion. Nasiona, jak sama nazwa wskazuje, możemy z powrotem użyć do sadzenia ziemniaków. Czyli ze zbiorów, które zbierzemy, możemy pozyskać nasiona, możemy pozyskać premium ziemniaki. I o, właśnie, to już są zapakowane ziemniaki. Tak to wyglądają. To są nasiona, które możemy zapakować do sadzarki. Tak. Teraz jeszcze powinno się... co jeszcze pokazać do świnek? Tu było coś innego. Zaraz zobaczymy. To było... co to jest? Premium ziemniaki. To tam do tych sortowni, ale to ja już nie będę sortował tego. No i teraz... jeśli chodzi o właśnie ceny ziemniaków. Jeśli sobie zrobimy waste potato, to cena jest minus 70%. Później mamy sweet potato, czyli cena nasion ziemniaczanych jest bez zmian, czyli jest bez różnicy. Później mamy premium potatoes, plus 40% od standardowej ceny. Później mamy bagged seed potatoes, czyli pakowane to, co teraz powychodziły. No to jest plus 40% od standardowej ceny. Później mamy bagged seed potatoes, czyli to, co mamy w skrzynkach, tylko zapakowane, czyli w takiej postaci, jak teraz jest pod sortownikiem. No to bagged seed potatoes jest plus 12%, czyli tam to jest. Czyli to jest bez zmiany, a tu już będziemy mieć bagged seed potatoes plus 12%. Czyli możemy sobie w ten sposób jeszcze zwiększyć wartość. Później mamy bagged 25 kg premium potatoes plus 63%. No i bagged waste potato nie można tego sprzedać, ale można użyć do karmienia kur. No to są te stage'e.
to są te stage'e i to to jest właśnie to. Czyli tak. Czyli to Wasted Potato jednak można sprzedać, ale nie można sprzedać jak jest zapakowane. Wasted Potato Baguette. To czyli to jest karma dla świń. To jest to i tego nie da się sprzedać. Ok. W takiej to postaci będzie. No i tutaj mamy już popakowane, to tutaj jest pakowane premium ziemniak. Tu co wyskoczyło? Sick potato znowu. Nawet szybko ta maszyna produkuje. Tak szczerze mówiąc. No tutaj mamy sweet potato już zapakowane. To są te symbole. To jest premium, bo jest plus, a to jest sweet potato. Jeszcze fajnie jakby wyskoczyło pokarm dla świn. Także fajnie. No powiem wam tak, no. Tu można się naprawdę pobawić w tym. To są premium. Więc nie wiem, czy ten traktor tu nie przeszkadza, bo się zastanawiam, czemu tutaj w tej produkcji nic nie wyskakuje. No zaraz zobaczymy. Może ona będzie mieć słabszy przemiał. Sortownia. Nie wystarczyło ziemniaków. Aha, czego? Dosypanko. Ale palety się nie mogą utworzyć z tego względu, że jest mało ziemniaków. A też tam dużo nie mogą wsypać, bo jest mały zbiornik przy tej maszynie. Dobra, to teraz sobie to dosypiemy. Okej. Okay. Ja sobie jadę zakupić jeszcze więcej ziemniaków. Zwykłych, bo to co mam tutaj w rzeczach to są zwykłe ziemniaki. Okej, okay, tam się sypią ziemniaki, a ja tutaj ściągnę wszystkie trzy za jednym razem. Żeby mi się znowu tu coś mogło pojawić. Cały czas czekam jeszcze, żeby ten pokarm dla świn się pokazał mi jeszcze. Dalej premium, bo ziemniaki wychodzą, dobra. Tutaj to. Dobra, idziemy. Tu jeszcze chcę wsypać do tej jednej maszyny te ziemniaki, zobaczyć co tam się będzie działo przy tym, co mi tu znikły te ziemniaki. Zaraz dobra, tu nawalimy tych ziemniorów, zobaczymy co tutaj jest. No i tutaj mamy tak, sortuję ziemniaki na... Wow, to jeszcze kamienie z tego wychodzą. Czyli to będzie czyszczenie ziemniaków. Z tego wychodzą kamienie, gnojowa. Zużyte ziemniaki, czyli waste potato. Później nasiona. What? To też jest konkretne, tylko że tej maszyny nie można osobno kupić. Obornik stąd mamy, jacie. O, jazda. Nieźle. O, tu już otwarto. Wychodzą te zużyte ziemniaki. O, już mamy pełne ziemniaki. Zastanawiam się, co z tym tu będzie.
Ja zrobię tak. To zostawię do rozpracowania wam. Ja tu większość zrobiłem, wy sobie rozpracujcie tą maszynę. Jeśli ktoś ją rozpracuje, to proszę pisać w komentarzach. Tu dosypiemy jeszcze ziemniory. I to będzie chyba wszystko, jeśli tutaj dobrze pomyślałem, bo to jest ta duża maszyna, która jest na zewnątrz. To jest to. Tu jest całkiem inna maszyna. Czyli tej maszyny osobno nie da się dostać. O, z tą halą trzeba mieć. A tu jest ciekawy temat. A tu mamy dwie maszyny, które możemy osobno sobie jeszcze postawić. O, jest regula. Premium, ziemniaki, dobra. Tutaj mamy nasiona i premium. No, bez zmian. No i później co? No, bierzemy sobie później. Ładujemy na wózek, na przyczepę i wywozimy sobie na skup. Tam, nie wiem, to premium. Ile tam tego ma się. Jedziemy. Wywieź to. Pierwszego, lepszego skupu. Aha. Tutaj będą pewnie pomieszane jeszcze, które muszą przyjmować, a które nie, tak? Proszę, poszło. 1100 za dwie palety. No, a co ma lista cen, no to wiecie, gdzie szukać sobie w menu, zobaczyć sobie, jak tam więcej wygląda, jakie są ceny. Ja wam powiedziałem, jaki jest procent od standardowej ceny na mapie. Także, co się opłaca, co się nie opłaca. A zresztą, jeśli nie będziecie potrzebować widzieć osobiście, no to jest to w opisie modu. Tam wszystko jasno jest napisane, co i jak. No i takie palety później można sobie chować w chłodnia, przeobywać, czekać na wyższą cenę i w ogóle. Także jak dla mnie, to naprawdę to można się fajnie pobawić tymi ziemniakami. Rozprowadzić je, przerabiać. Ja jeszcze tylko się zastanawiam, gdzie obornik będzie się pokazywał. Co z tym obornikiem? Gdzie on się będzie pojawiał? Czy on będzie też pakowany do palet? Czy będzie... Nie wiem. Trzeba było troszeczkę poczekać, albo czasu przyspieszyć. Zaraz zobaczymy tu, jak to wygląda. Co to już nie robi? Tu. Co to jest tutaj, co wymaga? Wymaga jakiś skrzynek? Kraty i skrzynki. Coś by trzeba było chyba jeszcze tu dowieść. Ale nie ma tu możliwości. Jest tutaj, ok. A, big bag, empty pallet. Czy co? Tutaj będzie jeszcze pewnie coś. Czyli tu mamy tak, do przechowywania ziaren, skrzyneczkę. Tak to wygląda. Później mamy do ziemniaków, no ale to też widać, że tu dużo rzeczy innych wchodzi. Później mamy puste palety. I później mamy jakieś torby, które coś jest pakowane w to. Czyli to trzeba zakupić, przywieźć i dostarczyć, żeby dalej rozwijać produkcję. No, to proszę bardzo. To jest tutaj. Jeszcze do tego trzeba będzie dokupić właśnie rzeczy, żeby uzupełnić tą maszynę.
Wtedy będziemy mogli dalej produkować kolejne rzeczy, przetwarzać. A. No. Także. Myślę, że to będzie niezła zabawa z tymi ziemniakami. Trzeba będzie się tu w to bardziej zagłębić. Chociaż nie będzie to zbyt skomplikowane, jeśli się to ogarnie, ten temat. A temat jest naprawdę ciekawy. Dobra, jeśli myślicie, że to jest dobry pomysł do wykorzystania, do pobawienia się i w miarę jakoś tam wam to naświetliłem, także prosiłbym o zostawienie łapeczki, czy wam to się przydało, czy nie, lub komentarzu odnośnie tamtej maszyny, ale tam myślę, że to będzie właśnie tamta maszyna związana z tymi rzeczami, co będzie zakupić w sklepie, ale to zostawię wam, żeby wam dać troszeczkę pola do wykazania się i też możecie pomóc innym. Coś jak ja robię. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Nie będę już przedłużał materiału. Pozdrawiam gorąco i do następnego. Na razie. Cześć.